Siema wszystkim, zanim przejdę do głównego materiału, jaki dzisiaj dla was przygotowałem, to chcę powiedzieć dwa słowa. Wybraliśmy się na niedługą wycieczkę z moim plecaczkiem. No i pierwszy raz przy użyciu interkomów się bawiliśmy. No i wszystko działało elegancko, naprawdę spoko. Problem polega na tym, że w nagraniu kompletnie nie słychać co mówi mój pasażer. Przez co materiał jest troszeczkę okrojony. W większości miejsc są napisy, żeby było wiadomo w ogóle o co chodzi. Właściwie słychać tylko mnie. Na szczęście już opracowałem nową strategię, jak to zrobić, żeby ten dźwięk było słychać w następnych nagraniach. Jestem dobrej myśli, myślę, że to będzie działać. Odcinek wyszedł bardzo chilloutowy. Życzę wam miłego oglądania. Jedziemy. O kurde, to było nawet straszne. Nie wiem, kiedy ja tu pociąg widziałem. Jestem podgłośnie chyba jednak. W tych rękawicach rzeczywiście jest ciężko te małe guziczki wyczuć. Jest to średnio zaprojektowane. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. O, to chyba ten. Jest, mam, piknęło. Dobra, mam max głośność teraz. Ludzie o tych lusterkach mówili prawdę, że się trochę odkręcają. Okej! Całe wyprzedzanie słyszałem dźwięk silnika z twojego mikrofonu. Chyba bardziej słyszałem to w słuchawkach niż tutaj w rzeczywistości. Tam była przejechana wiewiórka. No, może się opalała tylko. Ale teraz cię strasznie głośno słyszę. Zaczęłaś głośniej mówić, czy coś? Aha, teraz mega cię słyszę. Aha, to tu była afera, że ścięli drzewo. Tak się nazywa? Kochani, może zjemy tu jakąś kolację? Jakiegoś hot doga z Orlena. Synchronicznie mu pomachamy. 3, 2, 1. Aha, tu było drzewo. A to mędy jedne. Jak mogli. Ej, to jest ten pociąg. A, wyprzedziliśmy go. No ale on oczywiście sięga tanich sztuczek i zamknął nam przejazd. Jak w jednym czasie byliśmy szybsi. Proszę nie obrażać tutaj mojej jazdy. Wjechaliśmy na górę Świętej Anny, z której przy bardzo dobrej widoczności widać Tatry. No niestety dzisiaj widoczność jest trochę słabsza. Ale tak, to jest miejsce, z którego możemy zobaczyć Tatry. Najbliższy szczyt jest tam jakieś niecałe 200 km stąd. No. To było bardzo ciekawe, wiem. Ale kopca. Co ty masz w uchu? Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Nawiązanie łączności. Halo, halo, Mietku. Dobrze, włącz tam GPS w głowie. Nie, póki się jedzie tak w miarę wolno, nie wiem, tam powiedzmy do tych gdzieś 80 na godzinę, to tak jest spoko. A później się już trochę zaczyna gdzieś ten sygnał gubić. O! Czymś dostaliśmy. Złapałaś do ręki tego owada? Może zrobisz karierę w baseballu? No my tak jakoś kręciliśmy się wtedy i trzeba było w taką polną ścieżkę dziwną wjechać. Taką, że motorem może być tam nieciekawie, no ale wjedziemy. Co, może tu?
O! Ale, o, ale odwalił numer. Ja pierdzielę. Co? On go wyprzedził lewą stroną i to jeszcze po krawężniku. O kurde, no powiem ci, jakbyśmy byli 10 metrów dalej, to istniałaby szansa, żeby się z nami zderzył. Tak jakby tutaj, co? To nie tutaj. O, jak widać, nie tylko my tutaj błądzimy. Dobra, wracaj. Boisz się? No ślizga, ślizga, te kamienie spod koła wypadają. O! Zaatakowałem jak... Mam coś w kasku. Nie wiem, chyba to zjadłem albo nie wiem. Oni chyba też czegoś szukają. Czyli co, wracamy? What we do here is go back, 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 back. Jeszcze? Ja jedno wiem na pewno, że to nie tu. Uważam, że wróciliśmy teraz niepotrzebnie. Obiekt zabytkowy. Gdzieś ty się zgubił? Dobra, dawaj, łapę ją i lecimy. Jest, widzę! Yeah, mamy cię! Patrz, to są ludzie! Luftwaffe, czyli niemiecka. Które w pierwszy dzień II wojny światowej z tego miejsca wystartowały na Zaspany Wieluń. Rzeźba miała powstać w tym samym roku, czyli w 1939 roku i było to logo faszystowskiej organizacji lotniczej. Czyli stąd sobie hitlerowskie wojska wylatywały, żeby uprzykrzać ludziom życie. Czerwony 2, tu czerwony 1, prezydent i premier na godzinie 12. Zajdej do słońca. No, uważaj na lewe skrzydło. Zarośli bacznie przygląda mu się para oczu. Czaisz tutaj kiedyś samoloty stały? Stała się straszna krzywda. No cóż. Od dzisiaj jeździmy bez tablicy. Jakby ktoś szukał moich tablic rejestracyjnych, to zostawiam je tutaj. Gdzie zostałem? O tu. Lewo, to się osuwa też, nie? Mhm. Ciekawe, czy trafimy tutaj za trzecim razem. Zapamiętaj, i... Kar. To mówiłaś, że istnieje druga taka wieża gdzieś w innym mieście i tam już jest swastyka, nie? No tutaj został kawałek. No to jest tylko kawałek. A może go nie miał, dlatego go zasłonił swastyką. Żeby nie było wstydu, też to chodzi. O, kupa. Gdzie jest klucz do motoru? Ja go miałem? A to jest problem, bo już go nie mam. A, jest w motocyklu. Znaczy, no, ten duży guzik. Tak, i tyle, on już się sam załączy. No spoko z tymi interkomami, że nie trzeba za każdym razem się łączyć, tylko on już jest. O, halo, odbiór. No, raz włączysz,
Już jest zapamiętane to połączenie. No, powiem ci, że dobrze ci idzie, nie? Kto cię uczył? Ty, faktycznie, ten sam znak tutaj jest. I napis Ikar. Jest taka mała replika tej wieży, rzeczywiście.